Dobry wieczór, szczęść Boże. Dzień dobry. Kochani, serdecznie was witam w ten niedzielny wieczór. Przypuszczam, że spędziliśmy już pewnie przynajmniej z częścią z was dużo czasu. Możliwe, że spotkaliśmy się w CNN-ie, spotkaliśmy się w historiach potłuczonych, spotkaliśmy się w dobranocce i teraz spotykamy się w kończącym dniu spotkaniu, czyli w komplecie Boże tyle tego wszystkiego jest. Kochani, pomódmy się dzisiaj kompletą niedzielną, oczywiście, jak to zawsze w niedzielę. Tak jak wam mówiłem, w niedzielę nie będziemy brać innych tekstów, tylko właśnie zawsze zawsze niedzielne, bo one są bardzo piękne, ten psalm, który zawsze jest w niedzielę 91, on jest naprawdę niesamowity. Więc zapraszam, nie marnujmy czasu, tylko, tylko do modlitwy. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Teraz, kochani, rachunek sumienia. Jak to zazwyczaj w niedzielę, bardzo Was zapraszam do takiego podsumowania, nawet nie z dzisiejszego dnia, tylko bardziej z całego tygodnia, z ostatnich dni, na przykład z ostatniego tygodnia, od ostatniej, od ostatniej niedzieli. Kani pomyślcie dzisiaj może w takim prostym kluczu yy, jakie wam się trzy najgorsze rzeczy jawią które zrobiliście w ostatnim tygodniu. Przypomnijcie sobie jakieś słowa albo jakieś potraktowanie kogoś albo jakiś grzech który się pojawił albo coś niedobrego. Trzy rzeczy. Pomyślcie o trzech rzeczach i za te trzy rzeczy bardzo bardzo pana Boga przeproście. Przeprosimy teraz wspólnie Pana Boga za to. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący. I odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Teraz hymn. Chryste, tyś dniem pełnym blasku. Rozpraszasz nocne ciemności. W tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych. Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Chryste, łagodny nasz królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem, wszystko, co żyje, wysławia, przez całą wieczność bez końca. Amen. Pan cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Psalm 91. Kto się w opiekę oddał najwyższemu i w cieniu wszechmocnego mieszka, mówi do Pana tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam, bo on sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryjecie cię swoimi piórami, pod jego skrzydła się schronisz. Wierność jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej, ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. A choćby tysiąc padło u boku Twego i dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, ciebie to nie spotka. Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom, bo Pan jest Twoją ucieczką. Za obrońcę wziąłeś najwyższego. Nie przystąpi do ciebie niedola, a cios nie dosięgnie twojego namiotu, bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Będą cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwaj smoka podepczesz. Ja go wybawię, bo przygnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a jego ja wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę, nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Pan cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Fragment z Apokalipsy Świętego Jana. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże Wierny, powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, w ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha mojego. Teraz, kochani, taka część, która nazywa się pieśnią Symeona, którą się każdego dnia odmawia na zakończenie dnia. Posłuchajcie Antyfony, i potem tego fragmentu. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Swemu w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn. I duch święty. Amen. Witaj niebios królowo, witaj pani aniołów, witaj Różczko i bramo. Jasność zrodziłaś światu. Ciesz się Panno chwalebna ponad wszystkie piękniejsza. Witaj ona i Proś Chrystusa za nami. Moi drodzy, pomodleni, pobłogosławieni, niedzielnie zakończeni, można spokojnie pójść spać. Życzę Wam dobrej nocy, życzę Wam dobrego, spokojnego czasu tego odpoczynku, a jutro rano widzimy się we Wstawakach, mam nadzieję, i potem w kolejnych innych nagraniach. Wszystkiego dobrego, z Bogiem, śpijcie pięknie.